24 maja wspominamy świętego Izydora Ngejkolat, męczennika. Izydor urodził się 7 września 1918 roku na terenie dzisiejszej Birmy. Jego rodzice byli katolikami. Utrzymywali się z pracy na roli, a gdy Izydor miał kilkanaście lat, zmarli. Nim i jego bratem zaopiekowali się krewni. Izydor od dziecka pragnął być kapłanem. Gdy tylko w jego wiosce pojawili się księża, chętnie z nimi przebywał i jak tylko mógł pomagał. Często też służył jako tłumacz. Był prostym, uczciwym, skromnym człowiekiem, a przy tym bardzo zdolnym. Łatwo nawiązywał i utrzymywał dobre kontakty z innymi. Miał dobre relacje z ludźmi. Izydor rozpoczął przygotowywania się do kapłaństwa, jednak ze względu na stan zdrowia, chorował na astmę oskrzelową, opuścił seminarium i powrócił do rodzinnej wioski. Tam otworzył bezpłatną szkołę. Dzieci uczył języka birmańskiego, angielskiego, katechizmu i śpiewu. W 1948 roku Izydor spotkał włoskiego misjonarza, ojca Mario Vergare. Podjął współpracę z nim. Nadal katechizował i często służył jako tłumacz. W czasie zamieszek 24 maja 1950 roku razem z ojcem Mario Izydor udał się do przedstawicieli władz z prośbą o uwolnienie innego katechety. Natychmiast ich pojmano i przesłuchiwano w brutalny sposób. Po całonocnych torturach zastrzelono ich nad brzegiem rzeki Saluin 25 maja 1950 roku. Izydor miał niespełna 32 lata. Beatyfikowany został razem z ojcem Mario 24 maja 2014 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, napełnij nasze serca radością w pełen chwały dzień błogosławionych męczenników Izydora i Mario, którzy dzięki Twojej łasce wyznawali wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna i za tę wiarę przelali krew swoją. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.